redakcji Dressing It In, mam dla was bardzo dużą prośbę. Ja nie siedzę z plakatowego, ale chciałabym bardzo, żebyście mi przysłali po prostu te puszki kolekcjonerskie i te albumy, dlatego że mam bardzo fajny pomysł na nagranie tego odcinka i proszę. To nie jest tak, że ja przypadkowo kupiłem taką gazetkę i po prostu chcę sobie to wygrać, bo tak mi się to podoba, tylko mam pokażę, od kiedy zbieram te wasze gazetki. Jak wiecie, wyszła 14 września ta gazetka. Ja ją kupiłem i sobie ją przeglądałam, nie będę pokazywać widzom moim, jakie jest rozwiązanie, ale jak tu jest album, to tutaj ten i niestety tak przeglądałam strona po stronie tą waszą gazetkę i natrafiłem na, nie pamiętam dokładnie, która to strona. O, tutaj jest strona i poczekajcie. No i patrząc widzę, że jest taki konkurs, trzy mini puszki kolekcjonera i trzy mega zestawy startowe. Nie wiem jak to działa, ale fajnie by było, jakbym to dostał i po prostu mógłbym kupić i mógłbym zrobić z tego bardzo fajne odcinki i wam pokażę od kiedy zbieram też te gazetki. Tutaj jest ta gazetka wrześniowa, dalej są różne bardzo gazetki i mam ich 20 łącznie z tą. Jest ich 20 lutego 2020 roku, więc naprawdę długo je zbieram, naprawdę. A teraz do moich widzów, co jest w tej gazetce. W gazetce jest dodatek Frankie de Jonga i 8 kart Adrenalin z tej właśnie edycji. Jest pierwsza strona terminarzu, Złota Jesień po prostu jest, bo tak jest. Wszyscy zawodnicy Barcelony i o tym, jak dużo zyskała na przykład Warszawa, Delta Warszawa, Legia Warszawa z Nicz Pruszków, Lech Poznań i Borussia Dortmund. No i jakie ma zadania Robert Lewandowski w La Lidze. Dalej o szansach kadrowiczów naszych. I możecie zwiększyć trochę tego płachetę, bo ma 10 szans, to jest mój idol. Dalej jest Thibaut Courtois, tutaj o bramkarzach, o reprezentacji Belgii, o Arkadiuszu Mliku, o Ronaldo. Teraz jest ta strona właśnie, więc omijamy ją sobie. Tutaj są fachowcy wyjaśniają, co to jest ukryty reżyser i co to jest mentalny potwór. Dalej odpoczynek dla piłkarskich fanów. Tutaj są jakieś zagadki, rysunki o Jakubie Kamińskim, czempioni i królowie Europy do kolekcjonowania, ławka trenera, wiedza o piłce i ostatnia strona to jest co będzie w następnym numerze, a będzie trzy dodatki, czyli gazetka, 16 kart Adrenalin i 3 karty limitowane Rubena, Diesza, Pedriego i 150 końców. No i tutaj są żarty, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o gazetkę. Więc ja wam dziękuję, droga redakcja, no i moim wideo oczywiście za oglądanie odcinka. Zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz do zaznaczenia dzwoneczka i do dania łapki w górę, ponieważ to mnie bardzo motywuje. A ja was żegnam i widzimy się do następnych odcinkach. Cześć!